Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj pokażę Wam księgę mody My Little Pony od wydawnictwa Egmont. W środku naklejki i szablony. Jest to taki kreatywny zeszyt, w którym znajdziemy również kolorowanki. Tutaj już mamy wydarte, wycięte te szablony. One były również na tych tutaj kółeczkach na końcu przyczepione. I tutaj mamy kreacje. Mamy prawdziwie kucykowe kreacje do odrysowywania suknie, kapelusze, najróżniejsze tutaj akcesoria, okulary, różne kokardy. Zobaczcie, bardzo dużo tego tutaj jest. Możemy tworzyć z tego na... Zaraz Wam pokażę zresztą na końcu, ale zaczniemy może właśnie od początku. Ta książka należy do... Możemy ją podpisać. Tutaj mamy modowych ekspertów. Znacie te kucyki z bajki? Dajcie znać koniecznie. I mamy oczywiście naszą Rarity, która jest ekspertką od mody. Rarity. Tutaj będzie teraz Twilight. I zobaczcie, jak pięknie ubrane są te kucyki. Pinki ma na kapeluszu lody. One mają takie bardzo pod siebie robione te stroje. Tutaj tęczowa, rainbow, flutter. Tutaj taki bardziej z naturą związany, w zgodzie z naturą właśnie. I tu nam się zaczyna zabawa. Spróbuj zaprojektować kolejną sukienkę. Rarity nie może się doczekać Twoich pomysłów. Tutaj trzeba kolorować, naklejać. I zobaczcie, ile tych kucyków tutaj mamy, które czekają na pokolorowanie, na zaprojektowanie ich kreacji. Tutaj również, o, możemy narysować puchar na przykład. Bardzo dużo tutaj właśnie jest takich kreatywnych prac do wykonania. Nie zapomnij o frędzlach w sukience dla Applejack. I później mamy, o, jeszcze mamy własny rozgwieżdżony projekt do stworzenia. I mamy materiały do wykorzystania przy tworzeniu sukienek. One są dwustronne i mają różne, zobaczcie, wzory z każdej strony. To są oczywiście kartki papieru, takie grubsze, właściwie tak jak wykonany jest ten zeszyt, tak wykonane są też te materiały. Ich tutaj jest całkiem sporo, a na końcu jeszcze mamy dwa arkusze z naklejkami, z różnymi tutaj dodatkami, buty, kapelusze, jakieś kokardy, nie kokardy, okulary, naszyjniki. Trochę tego jest. No i tutaj były nasze te szablony na samym końcu właśnie wczepione. I tak to wygląda. Zobaczcie tylko, jak bardzo fajnie zostało to zrobione, że jeżeli chcemy skorzystać z szablonu, to możemy w ten sposób sobie wywrócić nasz zeszyt. To jest taki właśnie ten koło zeszyt, czy jak to się nazywa, ten system tworzenia zeszytów, ale bardzo fajnie właśnie dzięki temu się tworzy, wycinać można bez problemu, można rysować i tak dalej, i tak dalej. Księga mody My Little Pony, skarbnica kreatywności dla dziewczynek, dla fanek My Little Pony. Więcej o książce na naszym blogu, w opisie do filmu jest link, gorąco Was tam zapraszam. No i dziękuję za uwagę, do usłyszenia w kolejnych filmach.